Dobra, to dzisiaj na pierwszy ogień robimy z Bigpowera. W zasadzie jak zacząć? Wchodzicie na Bigpower.com, macie ludzika, klikacie register, wprowadzacie swoje dane, swój zwany username, maila, którym będziecie się logować. Po tym jak otrzymacie maila z Bigpowera, że welcome, to macie swojego username'a. Następnie będziecie wykorzystywać tutaj w procesie rejestracji. Mail, hasło do maila, sprawdzacie czas, wpisujecie śmieszny obrazek AZ7 i powinno pójść. No dobra, ale się, to logujemy się w takim razie. Jesteśmy, udało się zalogować. I teraz tak. I teraz musicie znaleźć swoje Zwift ID. Zwift ID znajduje się w katalogach instalacyjnych Zwifta. Tu zresztą tak. Czyli wchodzicie Connect, możecie znaleźć informację, gdzie znaleźć hasło ID. Także widzicie, że to jest dokument Bigpower CP. Musicie znaleźć folder CP i tam będą i tam powinno was przenieść. Prawdopodobnie to nie jest moje CP, to jest mojego młodego. To jest moje. Gdzie ja mam swoje Big Power? Jest też już konto, które zakładałem przed chwilą. Dobra, to się może. Dobra, już wiem. Logujemy się do Zwifta w takim razie. Ja się loguję nowym kontem. I teraz prawdopodobnie powinno. I teraz prawdopodobnie powinno mi wygenerować nowe Zwift ID. Teraz zobaczymy, czy tutaj w userach nam się to zadzieje. Cały czas tracę głos, nie wiem dlaczego. Także będę co chwilę sprawdzał, czy mi słychać. Dobra, mamy Zwift ID, to jest nasze nowy Zwift ID, w sensie moje, które już tam już. Oczywiście akceptuję. Dobra. Wam jeszcze pokażę, dlaczego jest potrzebne. I teraz tak, wprowadzamy Zwift ID. Po wprowadzeniu Zwift ID cannot find rider. Właśnie.
Dlatego nas Zwipfire nie może znaleźć, ponieważ w tej chwili musimy się zalogować z kolei na stronę www.zwift.com. Tutaj logujemy się nowym profilem. Wchodzimy w Settings, Connections. Tu się chwilę pomyli. W międzyczasie przenosimy się do gry, bo tutaj zaraz wam powiem, później wam powiem, do czego potrzebne jest przeniesienie się do gry. Jak widzicie, 7 dni, wersja trialowa. Dobra, jesteśmy w grze. Mam nadzieję, że w międzyczasie się jeszcze nie otworzyło. Dobra, zakładkę Connections. Tu macie wszystkie platformy, z którymi współpracuje Zwift. Najważniejsze w tym momencie to jest podłączyć się do Zwift Power, opt-in. Zgadzacie się na dostęp Zwift Powera do waszych danych jazd, do danych z jazdy Zwifta. Mamy to i teraz wracamy ponownie na Zwift Power. Ponownie wklepujemy Zwift ID. OK, jeszcze nas nie znalazł. I jeszcze nas nie znalazł. To może trzeba zrobić tak. Dobra, jesteśmy, zaskoczyło. I teraz tutaj mamy czterocyfrowy kod. I teraz tak, ponownie, co trzeba zrobić? Trzeba przenieść się do aplikacji mobilnej. Przenosimy się do aplikacji mobilnej. W aplikacji mobilnej wchodzimy na ustawienia, edytujemy nazwę swojego użytkownika, dodając właśnie ten czterocyfrowy kod 5643 w tym wypadku. Zapamiętujemy. Następnie ponownie odpalamy Zwifta. Co chwila wyłączam sobie dźwięk, ale mam nadzieję, że to coś ogarniemy. Bliżej końca niż dalej. Teraz, jak widzicie, ten kod już pojawił się przy moim nazwisku, w zasadzie im pseudonimie, że także teraz ponownie sobie zamkniemy Zwifta i przechodzimy z powrotem do Zwift Powera. W tym momencie Connect My Account zbieramy sobie guzik i jesteśmy. Zwift Power potwierdził nasze Zwift ID. Teraz co należy zrobić? Możemy, zakładam, że tutaj settings bodajże, tak, tu w settings możemy automatycznie usunąć ten kod. Wprowadzamy swoje FTP.
pamiętacie, żeby ważne, żeby je wprowadzić, bo później to wszystkie statystyki do tego się odnoszą do waszego FTP, które tyle trzeba wprowadzać z palca. Lift tego nie zasysa. Robimy update. Ponownie. Moje konto jest niezaktywowane. Robimy tak. Wyrażamy zgody. Update. Jeszcze raz ważne, żeby połączyć ze Strawą. Teraz nie będę robił, bo muszę ze swoim drugim kontem Strawę odłączyć, ale łączy się ze Strawą, ponieważ Liftpal czerpie dane ze Strawy. W Strawie natomiast ustawcie wszystkie ustawienia na otwarte, w sensie nie zamykajcie ich jako prywatne, ponieważ będziecie mieli dostęp do wszystkich swoich szczegółowych danych zjazd. Teraz Wam pokażę, o które dane zjazd chodzi. Popatrzymy, jak Karol dzisiaj się męczył. Właśnie tak wygląda profil otwarty na Strawie, który umożliwia zaczerpnięcie wszystkich danych do Zwift Powera. Jeśli macie zamkniętą Strawę, prawdopodobnie nie będziecie mieli tych danych 5 minut, minuta, 15 sekund. Ale wracając, następnie jak już jesteście na Zwift Powerze, ostatnią rzecz, jeżeli chcecie się ścigać, czerpiecie z tego frajdę, klikacie na Teams, znajdujecie nas, gonimy Niemców, jak widać, i wystarczy kliknąć Join Team Poland. Pamiętajcie, że ścigamy się dodając po nazwisku taki oto skrót naszej nazwy drużyny. Klikacie Join, następnie ja Was akceptuję i jesteście już w wynikach uwzględniani z takim oto znacznikiem. Fajnie to wygląda. Dobra. Jak coś, to od dzisiaj na żadne wiadomości odnośnie konta z Leaf Power nie odpowiadam. To tyle na dzisiaj. Na razie.